zaledwie 5 minut z rana i 85 zł może sprawić, że będziecie mieli żelazną odporność, nie będziecie chorować w tą zimę. Oczywiście na końcu filmu powiem o tych benefitach zdrowotnych i powiem Wam również, kiedy najlepiej to robić i kiedy tego nie robić, także zostańcie ze mną do końca. No i oczywiście pamiętajcie o subskrybowaniu tego kanału, o dawaniu dzwoneczka, żebyście dostawali powiadomienia o nowych takich filmach, oczywiście komentowaniu, bo komentarze nam pomagają. Jeśli macie jakieś sugestie, feedback czy jakieś pytania, to oczywiście możecie je zadawać w komentarzach. No i oczywiście łapki w górę, jeśli ten film Wam się podobał. A więc o co mi chodzi? Powiedziałem Wam, że za 85 zł możecie sobie zacząć morsować rano i sprawić, że będziecie mieli żelazną odporność całą tę zimę. I jeszcze w dodatku nie wychodząc nawet z domu. I tak, faktycznie tak jest, dlatego nie przedłużając, zbieramy się i jedziemy do Castoramy. Więc zakładam kurtkę, zakładam buty i jadę do Castoramy. Już wcześniej się przygotowałem i pożyczyłem większy samochód, ponieważ jedziemy po kubeł o pojemności 210 litrów i wiem, że musiałbym go przeciąć na pół, jeśli chciałbym go wsadzić do swojego samochodu. Także jestem już w drodze, na szczęście do najbliższej Castoramy mam zaledwie kilka minut. I żeby nie było, to nie jest żadna reklama Castoramy, po prostu ze wszystkich sklepów budowlanych w mojej okolicy w Castoramie ten kubeł na wodę był najtańszy. Ruch zewnętrzny, jak widać pogoda nie rozpieszcza, ale tak, tego właśnie szukamy. Pojemniki na deszczówkę. Zwykły, prosty pojemnik na deszczówkę, który jak widzicie, jak pada deszcz, sam się napełnia. Cena niecałe 85 zł. Oczywiście wybieram ten, który jest najczystszy i nie jest uszkodzony. W gratisie do tego pojemnika na deszczówkę jest do niego pokrywka, która się bardzo, bardzo przyda. No i mimo tego, że mamy zbiornik i możemy go napełnić wodą, to nadal mamy taki problem, że ta woda będzie za ciepła, bo zanim ona się wyziębi, to na pewno będziemy musieli poczekać dzień lub dwa. Więc zajechałem jeszcze do Makro po lód. Proszę, mamy lód. Pakujemy lód do bagażnika i teraz musimy to wnieść do mieszkania. Winda zdecydowanie ułatwiła mi ten proces, mimo tego, że nie mieszkam jakoś wysoko. Jak widzicie, nasz pojemnik na deszczówkę bez problemu mieści się w drzwiach oraz w oknie balkonowym. Oczywiście zapomniałem o tym, że nie mam ogródka i węża ogrodowego, więc zostaje mi tylko latanie z wiadrami i napełnianie ich w zlewu zmywaku. Na szczęście to tylko około 200 litrów. Zanim go napełnię całego, przeniosę tam, gdzie go dokładnie chcę. Później to będzie ważyć ponad 200 kg. Już jest ciężkie. No i latam sobie dalej z różowymi wiaderkami. Okej, mamy praktycznie końcówkę. Jeszcze kilka takich wiaderek, możemy wsypywać lód i wskakiwać. Fajne w tym pojemniku jest to, że jak macie ogródek, to możecie go napełnić wężem ogrodowym albo poczekać, aż spadnie na tyle deszczu, aż napełni się sam. Jest to na tyle małe, że nie będzie Wam w ogóle przeszkadzać i zmieści się na większości balkonów. Jest to super wygodna rzecz, bo zamiast jeździć na jezioro, kombinować z przebieraniem się i później z powrotem do domu i znowu marznąć, mogę po prostu wstać sobie rano i jeszcze półprzytomny wskoczyć do takiego wiadra z wodą, obudzić się w przeciągu kilku sekund i od razu wejść do ciepłego mieszkania, gdzie mogę wziąć prysznic, zrobić sobie śniadanie i jechać do pracy. Jest to ogromna oszczędność czasu, a kosztuje zaledwie 85 zł. A jak tylko będzie minusowa temperatura na dworze, to woda w tym pojemniku będzie miała bardzo niską temperaturę, myślę, że około 2-3 stopni, a na powierzchni będzie pokrywa lodu, którą będziemy sobie mogli młotkiem skruszyć.
A jeśli nie chcecie, żeby ta woda zamarzała, wystarczy do niej wsypać sól, a najlepiej sól kłodawską. Z tym, że żeby obniżyć temperaturę zamarzania tej wody o niecałe 2 stopnie Celsjusza, to trzeba by było do takiego pojemnika wsypać ponad 5 kg soli. Myślę, że chyba nie trzeba was namawiać, żebyście sobie teraz jechali do Castoramy i kupili taki kubeł, bo to jest tylko 85 zł, a może dać wam to wiele benefitów zdrowotnych i oczywiście żelazną odporność na całą tą zimę. Więc oczywiście dajcie znać w komentarzu, czy kupiliście ten kubeł i czy już z niego skorzystaliście. No i jak wyślecie mi jakąś fotkę na profilu na Instagramie Inna Medycyna, no to oczywiście też będzie super. A więc tak jak obiecałem na początku tego odcinka, teraz powiem wam o tym, kiedy moim zdaniem najlepiej by było robić taką zimną kąpiel, a kiedy nie za bardzo warto ją robić. Jednak zanim to powiem, to zapraszam cię do subskrybowania tego kanału, dawania dzwoneczka, żeby przychodziły ci powiadomienia o nowych tego typu odcinkach, oczywiście komentowaniu, bo te komentarze pomagają nam bardzo w rozwijaniu tego kanału. Jeśli macie jakieś sugestie lub pytania, oczywiście komentujcie. No i do obserwowania naszych profili społecznościowych na Instagramie oraz na Twitterze, który jest teraz X-em. No i oczywiście zapraszamy na nasz nowy blog innamedycyna.pl. Więc moim zdaniem najlepszą porą do wchodzenia do takiego zimnego, lodowatego kubła jest właśnie poranek. Wstajecie rano jeszcze półprzytomni, taka zimna kąpiel z samego rana, takie wytrzymanie nawet paru sekund, ale tak jak mówię, dążcie do tego, żeby wytrzymać w takiej wodzie około 2-3 minut. Jak wejdziecie sobie do takiej wody z samego rana, od razu was to obudzi. Podbije poziom dopaminy, czyli tego neuroprzekaźnika, który odpowiada za motywację, więc będziecie mieli dużo więcej motywacji tego dnia. Do tego podbije poziom kortyzolu, czyli tego hormonu stresu, którego chcemy mieć dużo rano, bo on pozwala nam się obudzić i wystartować właśnie nasz dzień, dlatego on jeszcze podbije szybciej ten poziom kortyzolu, dzięki czemu dużo szybciej się obudzimy. Po takiej ekspozycji na zimno z samego rana będziemy niezniszczalni przez cały dzień i żadna zimna temperatura czy wiatr w tą zimę nie będzie nam w ogóle przeszkadzał i nie sprawi, że zachorujemy, dlatego podbije to bardzo mocno naszą odporność. Dodatkowo zwiększy się poziom kardiolipin, czyli tych małych elektrowni w membranie mitochondrium, dzięki czemu w tego dnia będziemy mieli dużo, dużo, dużo więcej energii. No i uwierzcie mi, ten dzień będzie dużo, dużo lepszy, bo nie ma nic gorszego niż siedzenie w tak lodowatej wodzie, bo to strasznie boli z samego rana, więc jak już zrobicie taką trudną rzecz z samego rana, to wasz dzień będzie po prostu świetny, bo nic wam go bardziej nie zepsuje. Czy można to robić w późniejszych porach dnia? Oczywiście, że tak. Jak najbardziej można to zrobić nawet po południu czy wieczorem. Jednak pamiętajcie o tym, że wchodzenie do takiej zimnej wody to jest taka reakcja stresowa dla organizmu i będzie to podbijało również poziom kortyzolu, czyli tego hormonu stresu, gdzie po południu i wieczorem chcemy się wyciszać, więc chcemy mieć ten poziom kortyzolu zdecydowanie niższy. Jeśli wejdziecie do takiego zimnego kubła, osobiście mam tak, że jak już wejdę po godzinie 16-17, to później mam problem z zaśnięciem, bo jestem bardzo, bardzo rozbudzony. Dlatego ja to praktykuję do południa, a najlepiej po prostu z samego rana, na czczo, przed śniadaniem, w ogóle przed wszystkim, co zrobię. Pierwsze co, po prostu jeszcze jak wstaję z łóżka, zakładam tylko kąpielówki, żeby na balkonie nie patrzyli na mnie, po prostu wchodzę do tego kubła i siedzę tam 2-3 minuty, wychodzę i dopiero zaczynam swój dzień. No i jest jeszcze taki wyjątek, kiedy osobiście nie wchodziłbym do tej zimnej wody, a dokładnie opisane łącznie z badaniami naukowymi znajdziecie w tym filmie. Cześć!